Chaos pochłonął świat Wings i to nie tylko w związku z tym, co wydarzyło się na koniec pierwszego sezonu, bo widzowie również odczuwają ten chaos na poziomie konstrukcji scenariusza, ale pojawia się też kilka kwestii, które wypadają znacznie, znacznie lepiej. Witam z powrotem w Alfei, nad którą zawisły czarne chmury. Na koniec pierwszego sezonu okazało się, że Rosalind zgładziła Dowling i wprowadza rządy silnej ręki. Godzina policyjna, odcięte niektóre skrzydła, pełna kontrola nad życiem uczniów. Z kim się spotykają, z kim śpią i tak dalej. Wszystko ma być kontrolowane. Nic więc dziwnego, że w życie uczniów, w życie czarodziejek i specjalistów wkrada się chaos. Dodatkowo jeszcze pojawia się nicze zagrożenie nieznanego pochodzenia i wszystko wskazuje na to, że to oczywiście Rosalind jest za to odpowiedzialna, tylko po co? Więc tak, ten chaos jest jak najbardziej uzasadniony w życiu czarodziejek, w życiu Alfej, w życiu Wings. Natomiast w naszym życiu, w życiu widzów niekoniecznie a trochę tego chaosu się tutaj pojawia. Ja mam na imię Ola i dzisiaj biorę na warsztat drugi sezon serialu Przeznaczenie Saga Wings, w związku z którym mam dość Mieszane uczucia, bo bawiłam się całkiem okej. Okay. Nawet powiedziałabym, że dobrze w drugiej połowie tego sezonu pierwsza połowa wypada. Blado, za dużo się dzieje, za mało mamy czasu, żeby to wszystko rozbrzmiało, wszystko jest takie przyspieszane na siłę. Jest kilka kwestii, które działają znacznie, znacznie lepiej w stosunku do pierwszego sezonu, ale też kilka, które nadal są bolączką twórców i wydaje się, że nie do końca wyciągnęli wnioski. Też zastanawiam się, na ile to jest wina samych twórców, a na ile tego, jaki jest format tego serialu. Dostajemy 7 odcinków, czyli o jeden więcej niż w pierwszym sezonie, i każdy odcinek ma. 45-50 minut, a mamy bardzo dużo bohaterek i bohaterów, którzy są unikalni, którzy mają coś do powiedzenia, a jednak trudno, żeby to wszystko wybrzmiało. Więc z jednej strony, tak, twórcy są winni, bo mogli trochę okroić pewne wątki, pewne wątki, które są zapychaczami i dać wybrzmieć innym wątkom. Z drugiej jednak, strony, wydaje mi się, że 10 odcinków byłoby optymalne, żeby ten drugi sezon, żeby te wszystkie wątki tutaj faktycznie zadziałały też wydaje mi się, że twórcom przydałoby się zasięgnąć rady u innych twórców, między innymi tego, jak postacie wybrzmiewają, między innymi w sitcomach, albo jeżeli już jesteśmy w tej samej linii gatunkowej, no to dobrym przykładem jest nowy serial HBO pod tytułem Pretty Little Liars The Original Sin, w którym bohaterek też jest bardzo dużo, a jednak każda dość dobrze wybrzmiewa, znacznie lepiej niż właśnie w serialu, w drugim sezonie serialu Przeznaczenie Syna. Wings. I chociaż głos bohaterek nie wybrzmiewa tak bardzo, to moc już znacznie lepiej niż właśnie w pierwszym sezonie. Chociaż tutaj też jest kilka kwestii, które można by było poprawić. W każdym razie dostajemy znacznie, znacznie więcej tych momentów, gdy czarodziejki używają mocy. I to są bardzo ładne, estetyczne elementy, ładne sekwencje scen, tylko że statyczne, bo znowu po raz kolejny sceny walki są bardzo krótkie i jest to uzasadnione fabularnie w związku z tym, Tajemniczym złem, które wkrada się do alfei, sprawia, że te moce niekoniecznie będą działać, ale jednak przydałoby się tutaj kilka scen, które faktycznie pokazywałyby te moce w praktyce, a nie tylko w ujęciach statycznych, gdy coś tam nasze czarodziejki wytwarzają czy starają się pomóc swoimi mocami. Trochę mi tego tutaj brakowało. Nie zmienia to jednak faktu, że samo użycie mocy jest tutaj znacznie lepsze niż w pierwszym sezonie i nie ogranicza się jedynie do Bloom. Mamy bardzo bardzo ładne wizualnie, sekwencje scen, które pokazują, jak te moce wyglądają i jaki mają wpływ na nasze czarodziejki. Bo to nie jest tylko tak, że mamy CGI, które na przykład oplata ręce Flory, te pnącza, które ona wytwarza. Ona cała błyszczy, skrzy się właśnie od tej mocy, i widać, że ta moc ma bardzo duży wpływ na nie tylko na to, jak ona wygląda, że jej oczy zmieniają kolor, że mają to zabarwienie w związku z mocą, ale też widać to, że ona sama ze sobą. Czuję się znacznie, znacznie lepiej. Ta pewność siebie jest podniesiona i jest najlepszą wersją siebie, jeżeli chodzi o charakter. Tylko, że to też nie tak do końca jest, bo mamy również przedstawioną tą drugą, ciemną stronę mocy i moim zdaniem to jest świetny element drugiego sezonu przeznaczenie Saga Wings, ta mroczna strona, która rozbrzmiewa właśnie z tego, że okej, okay, mocami można pomóc, ale to też przekleństwo dla niektórych bohaterek. Odkrywanie swoich umiejętności i godzenie się ze swoimi uczuciami ma duży wpływ na to, jak te moce tutaj rozbrzmiewają, ale też brakuje czasu, żeby charakter. Naszych bohaterek rozbrzmiał i w centrum zainteresowania jest Bloom. Oczywiście, bo z nią wiąże się ten smoczy płomień. Problem polega na tym, że inne bohaterki powinny być tutaj równorzędne i twórcy nam to akcentują w wielu momentach tego serialu, czy to w pierwszym, czy to właśnie w drugim sezonie. A jednak, mimo tego, że to akcentują gdzieś tam na papierze, to w praktyce to tak nie do końca wychodzi. Więc chciałabym się skoncentrować na tym, jak właśnie poprowadzone są linie fabularne, bez spoilerów, dotyczące Głównych bohaterek, bo trochę tutaj jest pominięte, trochę jest płasko momentami. I jako, że mamy do czynienia z tym dramą, no to mamy tutaj prawidła typowe dla tego powiedzmy gatunku. A w związku z tym pojawia się bardzo dużo pozytywnej Girl Power. I to jest naprawdę super w tym sezonie, że poza tym, że mamy przedstawione problemy, z którymi zmagają się nastolatkowie, to jeszcze mamy tę dziewczyńską moc i to nie tylko Wings, moc przedstawioną na ekranie, ale tę po prostu czystą Przyjaźń między dziewczętami, która czasami przebywa bardzo trudną drogę. I wydaje mi się, że dobrym przykładem jest tutaj Terra. Terra, która momentami bywa irytującą postacią, bo. Ona nie za bardzo potrafi się pogodzić z tym, kim jest. Jest w niej bardzo, bardzo dużo negatywnych, silnych emocji. Ona frustruje się niby bez powodu, irytuje się również niby bez powodu i przez to sprawia wrażenie takiej nieprzystępnej, takiej ciągle z nosem na kwintę. I gdy ta jej historia się rozwija, zaczynamy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że twórcy pokazują to na ekranie, bo to nie jest tak, że ona zmaga się ze swoimi mocami. Ona się zmaga z wiekiem nastoletnim. Ona odkrywa siebie i nie za bardzo wie, jak i z kim o tym porozmawiać. Boi się, jak zareagują jej koleżanki, jej przyjaciółki, i to powinno być pokazywane na ekranie. To właśnie, że zawsze, ale to zawsze warto rozmawiać, warto poruszać tematy, które nas tam gdzieś dręczą w środku. I pewnie, że w Wings wszystko toczy się wokół magii, wokół odkrywania mocy, ale spokojnie można to przełożyć na grunt ludzki, nawet w przypadku Muzy. To to jest ogólnie dość wyjątkowy przypadek, no bo raczej nikt nie steruje emocjami i uczuciami ludzi w sposób magiczny, ale są różne zagrywki psychologiczne, które to umożliwiają. I właśnie muza zmaga się z tym, że jej moc oprócz tego, że jest wielkim darem, to jest również wielkim przekleństwem. A dodatkowo do tego trzeba dołożyć to, że muza jest nastolatką, zmaga się ze swoimi emocjami, szuka swojej drogi. Tutaj pojawia się jeszcze kwestia miłości, uczuć, płomiennych uczuć, a jej moc para Paradoksalnie jej w tym nie pomaga, bo ona jest w stanie, a przynajmniej powinna być w stanie, kontrolować ludzkie umysły. Tylko, że ona idzie tutaj o kilka kroków za daleko i bardzo fajnie, że jest to przedstawione na ekranie, bo chociaż to trochę trudniej przełożyć na nasz grunt, na grunt ludzki, to jednak można w wielu kwestiach, można właśnie tę manipulację, bo spokojnie kwestie muzy można potraktować w sposób metaforyczny. I dlatego właśnie muza jest takim moim faworytem w drugim sezonie, jeżeli chodzi o rozwój bohaterki, drogę. Jaką ona przeżywa, i wydaje mi się, że w ogóle chyba ma najtrudniej w związku z tym, i nie za bardzo ma z kim o tym porozmawiać. I to też trochę szkoda, że to nie rozbrzmiewa, że ona nie dostaje czasu antenowego, jak choćby, nie wiem, Stella czy Beatrix, żeby porozmawiać z przyjaciółkami o tym, co ją dręczy. Trochę tego jest, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co ona tutaj przeżywa, jest tego zdecydowanie za mało. A jak już wspomniałam o Beatrix, no to to jest bardzo ciekawy przypadek, bowiem on. そんな。嗯 <noise> cały czas gdzieś tam się miota między jasną, a ciemną stroną mocy. I to też jedna z moich ulubionych bohaterek, która na szczęście dostaje trochę więcej czasu antenowego i widać coraz więcej paralel między tym, jaka jest Beatrix, a jaka jest Bloom. One w gruncie rzeczy są bardzo do siebie podobne. Wychowywały się bez kogoś, kto je poprowadzi, kto wskaże im właściwą ścieżkę. Beatrix ma trochę bardziej giętki kręgosłup moralny, ale w sumie Bloom też mogłaby taki mieć, gdyby nie to, że ma przyjaciółki. Tutaj dopiero jakaś przyjaźń, jakiś zalążek przyjaźni się rodzi. Ale że Beatrix zawsze była sama i musiała sobie radzić w życiu właśnie samotnie, to ona nie do końca wie, jak postępować z ludźmi i jakie wybory podejmować. Więc jej droga, moim zdaniem, również jest bardzo dobrze zarysowana na ekranie i fajnie, że jej wątek wybrzmiewa. Tylko, że wybrzmiewa kosztem innych. No ale właśnie, mamy do czynienia z siedmioma odcinkami. To było po prostu niemożliwe, żeby wszystkie bohaterki dostały porówno czasu antenowego. I Zdecydowanie pije tutaj do Aiszy, która właściwie jest tu tylko po to, żeby było kilka bardzo ładnych, oczywiście, obrazków i żeby pchnąć fabułę do przodu w związku z pewnym spiskiem, i to właściwie tyle. Aisza nie ma swojego głosu, nie jest bohaterką, która o sobie stanowi. Ona gdzieś tam jest zapychaczem pewnych wątków, i to właściwie tyle wszystko. I bardzo szkoda. Podobnie zresztą dzieje się z Florą, która pojawia się znikąd i wywołuje pewien chaos w szeregach innych przyczyn. Przyjaciółek, a później nagle staje się najlepszą przyjaciółką. Nie ma w ogóle tej drogi. To wszystko jest uproszczone. Ona trafia do grupy, są pewne wątpliwości, a potem nagle po prostu ich nie ma. I okej, okay, ona na to zasługuje, tylko że ta droga jest zdecydowanie za bardzo uproszczona. A to bardzo fajna bohaterka. I też nie za bardzo wiem, jak twórcy zamierzają to wyważyć między terrą a florą, no bo one jednak mają bardzo, bardzo podobne moce. No i wreszcie jest Stella. Stella, której rola ogranicza się jedynie. Do przesiadywania w pokoju. I okej, okay, ma to swoje uzasadnienie fabularne. Tylko, że właśnie to wszystko jest po to, żeby doszło tutaj do pewnej konfrontacji i żeby pokazać, że bohaterki mają bardzo słaby osąd. Czy to właśnie Aisha, czy to Stella. Znowu ten wątek jest takim zapychaczem, popychaczem właściwie fabuł, a nie tym, że ta bohaterka o sobie stanowi i ma do opowiedzenia jakąś historię. Znowu ona ponownie, tak jak zresztą muza, nie dostaje czasu, żeby. Jej problem wybrzmiał. No i wiadomo, to wszystko jest po to, żeby poprowadzić wątek Bloom. Bloom, która nie do końca jest bohaterką taką sensu stricte, bo wszystko jest podyktowane tym, że ona ma ten smoczy płomień i musi uratować świat. Jest swego rodzaju wybrańcem. To jest ten trop gatunkowy. I oczywiście Bloom bardzo fajnie jest zniuansowana pod tym względem, że ona też, tak jak Beatrix, zmaga się z tą jasną i ciemną stroną mocy, tylko że przyjaciółki potrafią ją w większości. W przypadków ogarnąć. Ale Bloom też tutaj, mimo że ma bardzo dużo czasu antenowego, to jej wątek jakby się urywał momentami. Jakby ona nagle przebyła jakąś drogę, wyciągnęła pewne wnioski, a później powielała te same błędy, które robiła wcześniej. I to trochę szkoda, bo jasne, to się wpisuje w to, że bohaterowie popełniają błędy, wyciągają wnioski, potrafią o nich rozmawiać, ale jednak przydałoby się trochę więcej konsekwencji. Niemniej jednak uważam, że mimo wszystko wątek Bloom jest bardzo fajnie poprowadzony. I czekam na więcej, czekam na kolejny sezon, no bo oczywiście ten zakończył się cliffhangerem i mam nadzieję, że będzie trochę więcej tej mrocznej strony, bo zdecydowanie ten serial na to zasługuje. Ma ciągoty w tym kierunku i dobrze to robi. Weźmy chociażby pod uwagę zgarniacze, którzy moim zdaniem świetnie pasują do tego świata i podobały mi się te wszystkie, choć krótkie, sekwencje scen, gdy dochodziło do ataków zgarniaczy. Ten mrok faktycznie pasuje do tej serii i to przełamanie życia stolet i wkradającego się zła do Alfei, do życia nastolatek. Wydaje mi się również, że dużym problemem drugiego sezonu przeznaczenie Saga Wings jest to, że nie mamy tutaj jakiegoś takiego bardzo wyrazistego czarnego charakteru, bo okej, okay, Rosalind ma bardzo dużo za uszami i jej wątek nadal jest dobrze prowadzony. Trochę mniej wyrazisty, no bo jednak pojawia się sporo innych bohaterów, ale ten prawdziwy czarny charakter, to zło, które gdzieś tam się czai, moim zdaniem jest mało charyzmatyczne. Z względem tego, jaki głos ma, jakie masy za sobą ciągnie, no to trochę miałam dysonans w związku z tym i nawet zaczęłam sobie myśleć, że Bloom ma ciągoty do bycia czarnym charakterem. Bloom cały czas się miota między tym, że chce czynić dobro, ale ma ten smoczy płomień, który nie do końca kontroluje i ujawnia się jej tam roczna natura. Ona nie kontroluje swojej złości i tej te decyzje, często irracjonalne, również Wynikają z tego, więc w związku z tym, że ten czarny charakter wypada tutaj dość blado, no to nawet pomyślałam sobie, że Bloom jednocześnie jest protagonistką i antagonistką tej historii. I w związku z tym drugi sezon, przeznaczenie Saga Wings, wywołał u mnie mieszane uczucia. I z jednej strony jest znacznie lepszy pod względem wizualnym, estetycznym od pierwszego sezonu: mamy tutaj więcej sekwencji magicznych, statycznych, okej, okay, ale nadal więcej, które po prostu umilają ten seans. Z drugiej jednak strony mamy bardzo dużo bohaterów do ogrania i ci bohaterowie cały czas dochodzą, tak jak właśnie Flora czy Wątek Skya, który jest tutaj znacznie bardziej ograny, i to całkiem spoko, bo wpisuje się w to całe uniwersum, ale zmierzam do tego, że ten czas antenowy siłą rzeczy musiał być nierówno rozłożony, tylko że przez to niektórzy bohaterowie, jak Aisha, Stella, są tylko po to, żeby popchnąć fabułę do przodu, a nie są pełnoprawnymi czarodziejkami, właściwie w tej historii. Muszę jednak przyznać, że znacznie lepiej, oglądało mi się drugą część tego drugiego sezonu, drugą część, w której znacznie więcej się dzieje. Dzieje się dużo zła i to zło jest tutaj sportretowane niejednoznacznie. Także nawet nasze bohaterki, tak jak Bloom i Beatrix, ujawniają i jedną, i drugą stronę. I to jest moim zdaniem bardzo dobrze i liczę na to, że trzeci sezon jeszcze bardziej to zniuansuje, no bo już poznaliśmy dwóch bohaterów, wiemy czego od nich oczekiwać, czego się spodziewać, więc teraz można by było uporządkować tę historię. To seria który zasługuje na więcej sezonów tych wątków do poruszenia jest tutaj naprawdę bardzo dużo, a uniwersum zaczęło się klarować. Więc wydaje mi się, że powinno być już tylko lepiej. Serialem przeznaczenie Saga Wings i z tą myślą was zostawiam. Zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na temat tej produkcji, która bohaterka jest waszą ulubioną i czy macie podobne wnioski co do Bloom, że jest jednocześnie protagonistką i antagonistką tej historii. Możecie też dać znać jak tam z różnicami względem Animacji, bo na tym etapie to już nie jestem w stanie aż tak bardzo tego wyłapać. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam również do subskrybowania tego kanału i zostawiania łapek w górę. Trzymajcie się i do następnego.